Dzisiaj dzień zaczynamy z Gerardem. Jednak nie. Gerard kulturalny. Powiedz dzień dobry, dzisiaj dzień ze mną. Ale nie tutaj w windzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam? Dobrze. Ty musisz dzisiaj tłumaczyć Toma. Nie. On sam poradzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam? Dobrze. To tyle. I co? Dobrze, świetnie. Dobrze, śniadania. I pierwszy czerń wyjazd 45 minut. Co? Gotowy na trening. Ja dzisiaj na trening. Nie? Się skończyły wakacje już. Hej. Ja słyszałem, że ty mówisz Meraba. Co to Meraba? Meraba Szwili. Ten, który strzelał bramkę w Polskę. Na 2-1. Tak. I już, co to znaczy? Ja, Meraba jest dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co robisz? This is the bedroom of Gerard Badia and Tom Hately. To jest nasz pokój. Okej. Okay. I tak older. But Gerard is like living with a 16-year-old because he likes to leave stuff everywhere, you know? Some rubbish and... Mieszka ze mną jest jak mieszka z chłopak 16 lat. Dlaczego? Bo mówi, że... He likes stuff everywhere. Tak, że zostaje wszystko wszędzie, ale to nieprawda. To jest twoje? No, to jest porządek. This is my clothes for obiad, śniadania, kolacja. Po treningu. Tłumacz? To są jego siuchy. Do... na obiad. No jest... Kolacja. To nie jest proste. Wiesz, nadanie. Gerard. Dobrze. No, ja tu macie, bez problemu. Tak, to dawaj. A twoje, Gerard? To, bo wczoraj było zimno, troszeczkę wieczorem. Okej. Okay. To teraz mi wyrzuci... To jest mój piżama. Okej. Okay. Pidżama, okej, okay. Z piastem? Tak. A nie masz takiej innej? Nie wiem. Nie. Z myszką Miki. Śpi, ten kolega. Co? Nie mam piżama, on śpi... Tak. Tak jak Adam i Ewa. Free. Nie chcę tego. No. Hey, it's healthy to sleep free. On śpi... O kurde, bo... Co to znaczy? Bo płacze, nie wiem na czemu. Emocje, wiesz. Emocje. Ale to nie jest bo tak. Od rana. Like to sleep free, rano mam no? Problem, że... Moje oczy spędzą. Okej. Okay. Co mówi? Ej, patrz! The Englishman. Gdzie? Zamykał drzwi i było... Patrz, tego kolego. Te drzwi były otwarte. No. A on chce zamykać... Nie jest za bardzo inteligentny. On chciał zepsuć drzwi niechcący. Ale patrz, to jest nasza szafa. Tak? Bardzo ładna. Bez niczego? Bez piżama, bez niczego. Dlaczego? Ja się obudzi, dotykam tu i obok i... Hey, it's healthy to sleep free. No, powiedz to. Yes or no? Mówi, że jest zdrowy, ten śpi bez piżama. To prawda. Ale ja nie mogę. Healthy. Healthy as well. Nie możesz, dlaczego? Health. Bo ja potrzebuję zawsze mieć coś, jakąś koszulkę. Tak? I musi mieć albo majtki, albo... AirPod. No, majtki albo spodnie, takie krótkie. Aha. Bo potem przeszkadza mi wszystko, wiesz. I ja śpię zawsze tutaj, lewa strona, tutaj mam telefon albo tablet i tutaj jeden słuchawki. I zawsze na tej samym boku? Tak, zawsze. Tak? Zawsze zasypiasz? Masz jeden taki bok, na którym zasypiasz? No, lewy. Lewy. Przyszedł do ciebie ktoś. Lewy. Ale ty już byłeś, przepraszam. Patrz. I co tam się wydarzyło na końcu twojego odcinka, Kuba? Byłem w pokoju. To jest wszystko było fajnie do momentu końcówki, nie? No ale coś tam się... W piaście, co tam czas. Się wydarzyło w ogóle? Jakieś brzękcenie, pół napastnika szło przez korytarz, coś zaczął krzyczeć. YouTube nam zrobił niespodziankę. Ale dobry moderator by to zmienił. Podobało ci się czy nie? No nie było źle, ale kilka niedociągnięć było. Gerard, idziesz na trening? Tak, idę na trening, bo... Nie boli cię już nic. Bolało mi kolano,
A to zawsze boli w tym wieku. No, bo ja już 30 lat. No. Nothing to do with age. Well, what's training without a bit of training camp, you're always going to have pains. No? Nie rozumiem. On mówi, że już 30 tylko jest numerek i że jak jesteśmy na owu, zawsze coś boli. Ale on rozumie wszystko, wiesz? Patrz, ktoś do was usłyszał. No, rozumiem. Jakiś chuligan. Ale pan już był w telewizji dzisiaj, już pan miał swój dzień. No to tego nie będziemy tutaj. On rozumie, on rozumie wszystko, ja nie... tylko nie chce mówić po polsku. Problem jest, rozumiem ciężko, nie dobrze mówię po polsku. Ale so, mówię troszkę. On rozumie, co chce, to jest najgorsze. Nie rozumiem. On mówi, on rozumie, co on chce. I to jest... I'm going. No man, I'm saying that you understand what you want. Yeah. Takie wygodne. But I have to really concentrate, is my problem. Tak? Like if you two are having a conversation and I'm just... getting dressed and not really listening, then I won't know what's happening. But if I sit and listen, on mówi, że jak jest skoncentrowany, o co my rozmawiamy, no to on rozumie wszystko. Problem ma, kiedy robi inne rzeczy i my rozmawiamy, no i on nie szuka, no to potem nie rozumie za bardzo. O której ty mówimy? 10:30 wyjazd. 10:30 wyjazd. So far he's had a vacation, so... No, ja mówię, że byłem tutaj na wakacje parę dni. Look at his haircut. You see this? Special Turkish barber. Tell them about the fire. Patrz moje ucho. Co się stało? Masz jakąś dziurkę? No, kurde, dziurka jest tutaj, ale tu jest... jak to się nazywa? No pryszcz. Burning. Pryszcz. Grano. Nie wiem, bo grano. To się zdarza. Nie, bo tutaj wczoraj byłem w barbery, barber, w Turkish barber i oni używają taki... Brzytwy. No, ogień. O kurczę, I on mi uderzał tutaj tak mocno, że mi paliło. To może nie był barber, tylko może jakiś... No, był barber, był, ale ja jestem delikatny człowiek, no. I on tak mocno mi uderzył, że mi boli teraz. No, I went in Galeria Katowicka. Galerika, to w Katowicach... Shit camp. I zawsze masz tego samego fryzjera? I don't know. I always go to the same one. Tego samego idziesz zawsze, yeah. Tak? Yeah, it's good. Easy, quick. Because I needed one before Kamin, but I didn't have one, so I had one before Turkey, you know. Jeszcze raz po polsku? No, nie wiem. Gdzie on zawsze chodzi do... I needed a haircut before camp. Gdzie on był w barberze przed oborze, zawsze idzie do Katowic, tej samej miejsce. Że dla niego jest wygodny w Katowicy, bo on mieszka tam w Katowicy, dlatego nie chodzi do Gliwic. Lanki. Bo co, miękko jest? Tylko jadni. Miękko? Soft? I don't know, I didn't see the pitch yet. But zawsze lanki. Zawsze lanki. But I only play lanki. Zawsze, always lanki. A dlaczego nie mieszkasz? Because my daughter goes to the international preschool in Katowice. On też ma. Jego córka też chodzi do... Ale no, but hers is Polish. Moja chodzi do akademii przedszkolaka, tylko po polsku. Aha. One is international that she goes to. So it's like half the children are Polish, half are from like America, Canada. And then they have two teachers in the classroom. One just speaks Polish and one just speaks English. So. Gdzie jego córka chodzi do przedszkola internacjonalnego, jak to mówię, internacjonalnego? Międzynarodowego. Jak? Międzynarodowego. Międzynarodowego. Super. Bo tam są lekcje po angielsku, lekcje po polsku i dla córkę, jego córka jest lepiej. Trening. Training, so... Cały czas trening. So before training I need to have... some therapy, some tape. Po polsku? Mam trening i muszę... Yeah, mam trening i przed trening... But tape, I don't know. Gąbka. Tape. To tape. So, trening is Marek. Marek, king of Gliwice. Every day. First day here.
Trzy godzin, tak? Every day. Całego dnia. Jorge Felix. Tak, Jorge Felix. Every day. Każdego dnia. Tak. Tak. Pierwsza raz tutaj. Ja nie wiem. Jorge Machino. Tak. Bo każdego dnia tutaj. Jorge. Nie. Maszyny trzeba oliwić. Maintenance. How is it? Maintenance. Utrzymanie. W Ampoi? Jakiś bardziej znany zawodnik niż ty? Zaczynamy od początku. Tak. Ja jestem z Orda San Juan. Mieszkam w Ampoi. A czym się różni Ampoja od Orda? Moja żona tam. A twoja żona jest bardziej znany zawodnik w twojej okolicy niż ty? Tak, nasza region. Tam są kilka zawodników dobrych. Jesteśmy nie za dużo. Ten Romeo, tak? Tak, Oriol Romeo. Tak, on grał w Barcelona, grał Chelsea, Valencia, Southampton. Nie. Też jest. Teraz już nie gra Edu Albakar. Edu Albakar grał w pierwsza liga. Edu Albakar. A, Edu Albakar. Edu Albakar już nie gra. Albakar, Romeo. Bruno Saltor. Badia. Tak, jesteśmy pięć zawodników. Wiktor Kurto. No, kilka. Bo ty byłeś teraz tam i to jakiś trening prowadziłeś u siebie. Tak. No, taki jesteś znany już, znajdziecie czy nie? No bo w moje miasteczko jesteśmy tam tylko 1500 ludzi mieszkamy tam. To już cię muszą znać. Tak, ale my znają jako Gerard Badia, syn od Reyes i nie, tam piłkarz, nie jestem tak Gerard Badia piłkarz. Nie. Nie wiedzą, że jesteś mistrz Polski. Tak, wiedzą wszystko, bo na przykład... W tej koszulce mają. Tak, i teraz już mają więcej dzieci, tam oglądają wszyscy mecze. Jest jeden bar w moim miasteczku, że każdy mecz Piasta leci tam na telewizję. Oglądał na starość, tak? No, może być. Kiedyś, możemy kiedyś przyjechać do ciebie z kamerą? Oczywiście, że tak. Będzie naprawdę fajny wideo. Mam nadzieję. Ja. Bo rok temu graliście w Partner. Tak, jest taki gry, który kupił Mikkel rok temu. Teraz ma Tom. I to jest taki gry, który gramy w Partner, se nazywa. Ja gram z Tomem, gra z Uroszem i Mikkel z Slow Motion Guy. Patryk jest Slow Motion, bo kurde zawsze tak powoli. I ten rok nie jest za bardzo dobry dla mnie i dla Toma, bo nie wygraliśmy ani jeden raz. Nie wygraliście? Ani jeden raz. Mam dla ciebie prezent. Mój skarpetki, dziękuję. Proszę bardzo. Co to za głośnik jest? Głośnik. Dobrze, jak było na treningu, powiedz mi jeszcze? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nic nie boli? To zawsze coś boli. Tak, to powiedział, ale... właśnie. Powiedział mi to właśnie niezłe, ale ty masz. Jaki ty masz kaloryfer? Kaloryfer? Co to jest kaloryfer? Jak masz grzejnik? Tak, kaloryfer. Kalentador? No. Tutaj jak masz takie mięśnie? No. Masz kaloryfer. Pokaż kaloryfer. Yeah. No, dobry kaloryfer. Tu nic nie przebrałeś, czy. Nie, bo ja się wstydzę. Słucham? Nie, ja nie się wstydzę. O, jakiś chłopak przyszedł. Tom, masz kaloryfer? Masz co? Kaloryfer. What's kaloryfer? Powiedz mu, co to jest kaloryfer. Six pack. No. Sześciopak też mówimy. Jak? Nie. Sześciopak, six pack. No. Masz kaloryfer czy nie? Nie. Lepiej jest... Klatka? On ma tyczki. Bardzo dobre tyczki, bardzo duże. Tyczki. Ty masz duże tam mięśnie, tak? Tak, bench press. Czy to jest naturalne? No, but like in England when you're young like this growing up, you do a lot of chest and shoulders. More than this. I'm disaster with this. Co powiedział? Że on w Anglii, mm-hmm, kiedy są młode, robią dużo bench press. Aha. A w Hiszpanii to tak nie robimy. A co robicie? W Hiszpanii tyki tak. Gramy w piłkę. But I control very good.
Zawodników w Anglii wyglądają bardzo silne, wszyscy są. Tak. No, dlatego tak pracują dużo w siłowni. Premier League czy Primera División? W tym momencie mi się wydaje, że Premier jest na wysoki poziom, bo... Pieniądze też, są. Też mają więcej pieniędzy, dość zawodników chcą tam jechać czy grać tam w Anglii, bo jak zarabiasz więcej. Ale w Hiszpanii zawsze był taki, był zawsze na top. Albo pierwsza, albo druga liga taka, bo na przykład jest lepsza Hiszpania, la liga niż Bundesliga. Mm-hmm. Ale Anglia teraz to jest, no, mi się wydaje, że Anglia, Hiszpania są najlepsze. Premier League? A lot more like end-to-end, like attacking for me. For the fans. Yeah, more entertaining. W Hiszpania jest taki mecz, który... Dla kibiców jest lepszy Premier League. W Anglii. Now I would rather watch Liverpool than... No tak, on woli teraz oglądać w Liverpool niż w Barcelona. Ale pamiętam, kiedy na przykład Pep Guardiola w Barcelona, wszyscy chcieli oglądać ten zespół. A teraz lepiej. But now I think English football is getting better. I think in European competitions now English teams will do better. Because look, like Man City don't do very well in Champions League at the moment. Teraz przyszłość angielskie drużyny będą będą więcej w grać w takie finały i tak dalej, bo kurde, już zapomniałem. Liverpool. Ty jesteś fanem Liverpoolu? No, Chelsea. Chelsea? Tak. Dlaczego? Chelsea nic nie gra. My first team, how do you say I supported? Kibicowałem. Was Glasgow Rangers, because my father. And then I moved to London, and then I played for Chelsea when I was like 9 to 14, and we used to go to the games. So Chelsea was my first English team. Jak był młody, zaczynał kibicować z Rangers, bo jego tata tam grał. Potem po Rangers? Do Londynu się przeprowadził. A, się przeprowadził do Londynu, a potem jego pierwszy mecz na stadion był w Chelsea. Because I played for Chelsea 9 to 14 years old, so we used to always go to the games. Aha, bo on grał, ty grałeś w Chelsea. A, grał w Chelsea, a ja to nie wiedziałem. Jak był młody? Jak był młody. A, widzisz. Jak był młody, był w Chelsea od 9 do 14 lat roku. I no i co weekendu oglądał Chelsea na stadion. Chelsea, jak był Zola? Zola. Tak? I was at the game. To był ten czas? You know, goal from który the corner. Goal? Który? You know, the goal from the corner with Zola where this... Boom. Zola strzelał bramkę z piętą. You see this goal? Piętą? Tak, no. Zola strzelał jedną bramkę z piętą. Jaki mecz? I think it was against Norwich. Pokaż. Was this game. You see this goal? A to Lewandowski. But the Wi-Fi is not so good, so... Okay. Hey, there you go. Lampard? Taki młody? Yeah. That który to był rok? Wait. Który to był rok? No, nie wiem. Wait, now we look. Wait. Ale ty byłeś w tym meczu? Have you been to this game? Yeah, this was like my first Chelsea memory was this goal. Boop! When was this? 2002. Czyli to miałeś ile lat? 18 years ago.